Hellcat. Cześć, siemano, z tej strony Stach Epic. A to jest ciąg dalszy Surviving the Aftermath. Mają problemy, że nie mają miejsca na ubikację. Co za dużo, za mało? Jeden problem rozwiązałem, pojawił się drugi. Ale tak, problem z żywnością rozwiązany. Na szczęście już nie mają takiego narzekania, że nie mają dostatecznej ilości żywności. Teraz widzę, że jedynie co narzekają, to to, że nie mogą się umyć. Oskarżenie, nie chodzi o higienę, no właśnie. Więc trzeba będzie coś im postawić. Akurat tutaj widzę oczyszczanie, mamy dane. Też ostatnimi czasy spędziłem trochę dni, czekając, aż się trochę rozbuduje to wszystko. Upał nawet minął i super. Jedna rzecz z głowy. Mamy już, nie dość, że wydobywamy z ostatniego odcinka metal, to zaczęliśmy też z tego miejsca tu wydobywać beton. Tak samo postawiłem tutaj, teraz tego nie widać, nie wiem czemu, ale w tym miejscu mamy te panele słoneczne, te duże, więc powinno wystarczyć na jakiś tam okres czasu, ewentualnie dobudujemy coś dodatkowego, na przykład kolejne turbiny wiatrowe, które też spoko ilość prądu generują na zaspokojenie tego wszystkiego. Właśnie, też zjadamy sporo tego prądu, a lepsza produkcja tego na pewno by się przydała. Też się dalej zajmujemy tutaj zbieraniem tych całych zasobów, jakie możemy. Co ja cię tu wysyłałem? Posterunek odnośnie zbieractwa. Też zaczynam myśleć nad chyba muszę dokończyć swoje myślenie za chwilkę, gdyż tu widzę, nas zaatakowały szczury. I tutaj coś jeszcze nas atakuje tu. Nie wiem, jak przypiszę każdemu jakiegoś szczurka, to na tego szczurka będzie polować. Dobra, moja straż też tu daje jako tako radę. To mnie cieszy, moja kawaleria też już przybyła. Ale nie zwyciężyliśmy. Aż ty, skubańcu! Zostaw mi moją pompę wodną. W międzyczasie naukowiec, nic nie robisz. Poszukiwaczka, możesz się zająć zbieraniem tego, tu mamy wojowników, to nie. Możesz powieść tam, ty go wyczyścisz. I zwyciężyliśmy, i super. To jedynie jeszcze to. Dobra, jednak znów pojawia się problem z żywnością, nie wiem czemu. Serio, aż tak trudno z tą żywnością teraz jest? Co, jeszcze jedną kuchnię mam wybudować dla was? Czy nie kuchnię, kantynkę? Albo biorą prysznic, no tak. Właśnie, ja chciałem kolejny prysznic wybudować, ale tam może wpierw naprawić wieżyczkę. No tu jesteśmy przeciążeni, więc trzeba coś z tym wykombinować. Z zakażenia raczej, w sensie nie z zakażenia, z zanieczyszczenia nic chyba nie zrobimy. A ja mogę chyba kogoś mieć, kto by chciał to, a nie mam handlarzy. A, bo tu jest handlarz zajęty, no to musimy poczekać. Również myślę, że można byłoby kierować się w stronę końca i cóż, rozpocząć tu budowę tego bunkra w jakimś miejscu, nie wiem niestety gdzie ten bunkier można byłoby wybudować. Myślę, że może nawet tutaj. Oho. Osiągnięcie, ale to jeszcze nic. 100 technologii też nie. Zielony ład. No to bym chciał na pewno też zrobić całe. Ale tak, handlarz chyba wrócił.
Czy jeszcze nie wrócił? Wrócił. Okej, to zrobimy teraz tak, że do was, handlarz. Jod nie chcę zbytnio, ale... Ile pomieści pasażerów? 4. Trwałość duża. To z chęcią wezmę ten samochód jeden. No, mógłbym zabrać z okolic, chociaż nie. Cofnij. Nie chcę. Potwierdź. Ale do was... Gdzie mam te zanieczyszczenia? Tu mam 500 zanieczyszczeń. A damy wam wszystkie. Full zanieczyszczenia, bo dostaniecie. Jeszcze za to dostanę. Pieniążki. No, a my się pozbędziemy zbędnego towaru. I wszyscy zadowoleni. Wpierw tak, wybudowali już to. Więc, no problem jest taki, że to zanieczyszczenia produkuje. A tu chyba było ulepszenie, o właśnie, które pozwala na zlikwidowanie tego zanieczyszczenia. Jedynie zżera prąd i to drugie, więc zaczekamy się z tym. Mówicie, że mamy ludzi przy bramie. Przyjmiemy. Mamy jeszcze sporo tego... Dobra, już nie mamy miejsca na nowych. Więc mam nadzieję, że to nic nie wyjdzie z tego złego. Osadnic, ty jesteś... I gdzie mogę ją wysłać? To są punkty badań. Czy ja tych punktów badań dużo potrzebuję? Na razie chyba nie. Mógłbym się skupić na czymś innym. Tylko nie wiem, gdzie bym mógł ją wysłać. Gdzieś tu było chyba jeszcze na kombinezony. Tu jest na kombinezon. To są na części. Na narzędzia. Na te. Dobra, wiesz co? Wyślemy ciebie tam. Tutaj mogę mieć dwa miejsca pod zbieranie nawet, ale nie. Podejdź mnie w tym kierunku, żeby zdobywać tę odzież ochronną. W międzyczasie, no tak jak mówiłem, chcę zacząć już może powoli iść w stronę końca. Gdyż nie wiem, ile chcę ciągnąć tą serię. Mógłbym zawsze ciągnąć to do momentu, że wybadam całą technologię i... zajmę się czymś innym, ale... No to zajmie mi na pewno sporo czasu jeszcze oczyszczenie tego całego haratajstwa z okolicy. Tym bardziej. Nawet całej mapy nie mam odkrytej. No. To jeszcze więcej czasu mnie zajmie. Więc może jedno z osiągnięcie to osiągnięcie na zielony ład i ewentualnie handel zrezygnuje. Już bym powoli kierował się w stronę końca, aby rozpocząć może jakąś nową serię. Więc pierwszy krok, stawiamy bunkier. Ewentualnie bym w serii live robił z tego, jak czyszczę, albo kontynuuję to w jakiś inny sposób, nie wiem. Już myślałem, że mi to całe drewno mnie zeżarło właśnie. A wy nie macie co tu ścinać już, no oczywiście. Co to jest? A okej, to jest wasz obszar, to nie. Kto, co to jest? Zalesianie, zalesiać tam. Wy. Tu. I wy. Tu. Potrzebuję teraz tego drewna, już. A tam mogę wybudować na plastik już. Nawet. Co byłoby też spoko opcją. Tylko gdzie to jest? Plastiku tutaj. Nie wybuduję, bo... No. Panele słoneczne, dobra. Czyli tutaj rezygnujemy. Ale gdzieś indziej mogę to na pewno stawić. No, mógłbym przy polach, ale nie. Nie będę w tamtym miejscu stawiać. Dobra, zaraz się tym zajmę. Dajcie mnie tu znaleźć. Bo dobra, my w sumie chodzimy, zbieramy ten plastik normalnie, to raczej problemu nie powinno być. Gdzie jest to zbieranie? Tutaj sporo tego plastiku, no 52, niewiele. Ale zawsze lepsze to niż nic, okej. To pokaż. Long and arduous effort to build the Doomsday Bunker starts. Every pair of hands capable is needed as the digging begins. Materiałów budowlanych
Kontynuuj budowę bunkra i co dalej? Udaj się na miejsce budowy bunkra jeszcze raz? The endeavor soon turns sour as the scope of the project dawns on people. Mistakes pile up, caused by the lack of know-how. Apokalipsy. Słupy dymu. Czyli co mamy? Zbadaj słupy dymu? Dobra, dobra, dobra. Łapię to, łapię. Mam po prostu coś zbadać. Gdzie są te... Tam jest. A w międzyczasie jakiś samochodzik. Tu się zmieści dwóch. Ja chciałbym co najmniej dwa garaże. Tu się zmieści też dwóch. A jest jakiś taki większy wanik, co by zmieścił więcej osób. Bym się ucieszył. Ile ty powiesz? O! I to jest samochód, jaki bym chciał. Dobra. Możesz pomóc zdobyć ten samochód. Okej. Okay, kiwaczka. Ciebie zostawimy. Ciebie wyślę. Chociaż nie wiem ile, jeżeli chcę mieć tyle ludzi. To jest na trzy osoby. No. A możesz pójść po ten samochód. Dalej, gdzie my mamy jeszcze samochody takie całkiem fajną pojemnością osób? Gdzieś w tych okolicach jakiś był? Bo ja nie pamiętam, gdzie widziałem samochody, gdzie były, gdzie nie były. Tu jest kolejny na trzy, no dobra. Lepszy taki na trzy niż nic, no nie ma też za dużo wojowników. Ale poszukiwaczy raczej bym wysyłał na starcie. I przydałoby się chyba więcej garaży. Aktualnie pojazdów nie mamy. Ale dobra, my mamy wysłać kogoś, aby to zbadał. Ten te słupy dymu, więc panie naukowiec, ty na to się najpewniej nadasz. Injured people scramble out and beg for help to save their society. O, są otoczeni przez bandytów, mówicie? Can't complete the order. A gdzie oni są? Koło kowadła widzę są. Okej. Okay. Yes. Wychodzi na to, że idziemy z kolejną ofensywą. A tu co? Mechaniczne potwory. Dobra, dam ci i co dostanę w zamian? Technologię. Spoko. Mnie to odpowiada. I teraz tak. Mam nadzieję, że wasza dwójka jest wystarczająca, żeby tam się nimi zająć. Ty idziesz tu. Ty idziesz tu. Ja serio mam nadzieję, że ta dwójka wystarczy. Dobra. I zostaliśmy bez obrony. Znowu żywność, mówicie? Aż tak źle przesadzacie. Naprawdę. Jak to sprawa z elektrycznością w ogóle wygląda? Czy my produkujemy wystarczająco tego teraz? Mam nadzieję, że tak. All done. Lega przeszukał. Wiesz co, ile tego tam masz? No równie dobrze możesz wrócić. Nie potrzebowali każdej możliwej pary rąk. A jak tu wygląda praca ogółem? O! No kopią, kopią. Ktoś wbija. No spoko wygląda to miejsce, nie ukrywam, że nie. Jak dadzą radę, to wybudować tam będzie dobrze. Tutaj teraz tak, chciał zobaczyć. Co za chwilę to zanieczyszczenie zniknie, tylko jedna osoba zabierze i już tego zanieczyszczenia nie ma. Gdzie można się zająć kolejnymi zanieczyszczeniami. Dokładnie o tym mówiłem. To teraz te zanieczyszczenia.
Dobra, dwóch już atakuje. Dość oberwali, widzę. Tego plastiku zaraz nie będzie. Trzeba będzie szukać nowy plastik. Limit betonu wydobyty. I dobrze. Plastikiem zaraz się zajmiemy. Pora z upraw. Dobra, ja bym chciał tu zobaczyć, co chcą. Seeing eccentrics in these parts is not uncommon. But even then, this group is... Poproszę to. Podzespoły to są bardzo ważne u mnie. Okej, tutaj skończyli. To plastik. Tutaj dwóch nie sięgniesz, nie sięgnie. To pójdziecie tam. No i jeszcze jedną osobę mogę przypisać. I tam może już wybuduję wtedy to. A zwiększę zasięg. Produkcja metalu na chwilę ustanie, ale to nie będzie dużym problemem. Okej, tutaj dostaliśmy coś nowego. Co tu mamy? Radar. Wczesne ostrzeganie przed katastrofami. No nie wiem, czy to jest takie konieczne. A jak to wygląda? Okej, pierwsze już zostało miejsce wyzwolone. Skierujcie się tam. Będziesz musiał zaczekać na kolegę, bo widzę, że nie dojdzie na czas. Już się rozpoczęło zbieranie upraw. Ta żywność teraz będzie napływała. Za chwilę nie będzie nawet miejsca na to. Dobra. Boś tu załatwił te zwierzaki, możesz pozbierać ich resztki. No najwięcej tej kukurydzy mamy. Ta kukurydza to najmniej schodzi akurat, widzę. Ale mimo wszystko miejsce wygląda spoko. Inwestycja w przyszłość, co tutaj mamy właśnie? O! Jest handel zrobiony. Idziemy w dobrym kierunku. A wiecie co? Może dobra, w międzyczasie tak tam chodzą i nic nie robią. Wysyłam na budowę kilku posterunków. Żeby zobaczyć, co tam się jeszcze kryje za tym wszystkim. Okay, ty już tam dotarłeś. Kolejna walka zwyciężona. Okej, idziemy zniszczyć ostatni posterunek. Może lepiej niech każdy się tam po swojemu naszykuje. Tak będzie bezpieczniej. To co i to? Co się stało? Kiedy to tam coś runęło? Okej, zżeramy tylko 9. What? Ej, coś tu mnie się nie zgadza. Dlaczego zżeramy tak mało? A macie srebro, mam tego w zanadrzu sporo. Ale dlaczego produkujemy, zużywamy tak mało? Przepraszam bardzo. Czy to jest jakiś błąd? Czy nagle zżeramy tak mało tej energii? A może dlatego, że nie używamy tego? Ej, no właśnie, głupi jestem, o tym nie pomyślałem. Dobra. W miarę dużo wam, was już tu jest. Rozpocząć walkę. Chociaż jeszcze wkuć.
Jak tylko tam skończysz, też możesz. Jeszcze nikt do samochodu nie doszedł. To w sumie się nie dziwię, no ma im to sporo coś zająć czasu. Gdzieś... to gdzie ja postawiam te posterunki? Tutaj. Jeszcze nie budują. Ale materiały są tam, tylko materiałów nie ma. Okej. Ale ostatnie miejsce potrzebujemy. Drzewko technologii. Właśnie, możemy wybadać coś innego i tym razem pójdziemy w to. W mury, a zaraz potem pójdziemy w to. I teraz nareszcie będę mógł postawić tą lepszą łaźnię. O, sauna. To też zżera mnie. To też mnie to zżera, no. Dobra, postawcie w tym miejscu. Tym bardziej będę chciał, żeby to nie było tym. Budowa zakończona. Posterunek zakończyliście budowę? Gdzie on jest tu? Dwóch ludzi. Chcę szybko to mieć odkrywane ruchy. A tutaj nie wiem, czy nie wrzucę kolejnej farmy. Chociaż żywność mamy spoko. Tu za chwilę przestanie nam się mieścić. Będzie trzeba posprzedawać żywność. Koniec? Final bandit outpost falls. Inside the society, the messengers are unharmed. The people in the society are taken aback, not having expected anyone to actually come to their aid. With the project now back on track, as the tools to get more knowledge are within reach, a wave of determination goes through the people. They're eager to show their efforts are not futile. Istnieją cztery główne problemy, które trzeba rozwiązać. Co tutaj mamy? Układ wspomagania życia zapewnia im energię, wodę, powietrze zdatne do oddychania i inne elementy potrzebne do przeżycia. Medycyna to wszystkie obiekty i układy związane z ochroną zdrowia. Obrona obejmuje zabezpieczenie przed zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. Na końcu mamy obiekty utrzymujące ekosystem, dzięki którym lokacja jest samowystarczalna i posiada własną produkcję żywności. Wykorzystaj tą informację, aby znaleźć odpowiednie obszary. Of course. Czyli jak dla mnie to jest to samo, co robiłem do tej tory z zakładaniem posterunków na wydobycie. Z tym, że teraz chyba robimy to samo. Tylko na to. I dlaczego to wygląda? Właśnie, daj mi to przeczytać, co to jest. Tym przesuwie pomoc służby do zabrania zasobów inżynierów. Uczynienie inżyniera. Ośrodek inżynierów jest demontowany. Aha! Czyli co, wyślę jedną osobę i nagle muszę wysyłać, budować nowe, no to wybuduję od razu cztery. Zakończono budowę sauny? Spoko, ale ja bym chciał to mieć ulepszone. Okej, naukowiec jest tu. Ale niezbyt tobą, chcesz się interesować? Tutaj budowane robi swoje. Tu jeszcze się konstruuje, więc czekamy. O! Spadło! Gdzie to runęło? Zbudowano, o! Tak, tą wieżę chcę. Jeszcze jedną osobę. Tam odkryli zanieczyszczenia kolejne. Nie ty. Chcę wiedzieć, ile tu zostało. Tylko 9. Niewiele. I to mnie cieszy. Chyba nic nie będzie, tak przynajmniej nie widzę.
Czego nie ma? Prądu nie ma? Tak. Aż tak fatalnie z zasięgiem? No dobra, jest fatalnie z zasięgiem. To wybuduj tu. Ta sauna serio się przyda. Czyli zanieczyszczenie nie produkuje. Jest dobrze. Okej, okay, tutaj już koleżanka dotarła. No, jeszcze. O! To jednak jest po tej stronie. No rzeczywiście jest po tej stronie linia tu przechodzi. Dobra, czyli będę miał dwie rzeczy wydobywane z tego miejsca. Super. Kolejny naukowiec. Przybywaj. No to teraz. Inżynier. Panienka. O, pokazuje mnie, gdzie co jest. Fajnie. Dobra, my mamy w tym miejscu. Czy w naszej okolicy coś jest takiego, co by nam się przydało? Tam jest medycyna. I tam też jest medycyna i ochrona. Myśli tu na medycynę. A wy iż z racji, iż macie już samochody. Możecie rozpocząć powrót. No, czyli no, rzeczywiście znikło. To teraz będę musiał pomyśleć, kogo powysyłam. I się na pewno zwiadowcę wyślę. Mamy trzech poszukiwaczy. To jedną z nich albo chłopaka wyślę. Przemyślę to. I się zobaczy. Sauna ładnie działa. Super. Mnie to cieszy. To przy okazji tutaj postawimy kolejne na prąd. Chociaż może niekoniecznie w tym miejscu. Tak. Najdalszy zasięg możliwy. Do tego miejsca. Anuluj w tamtym miejscu. O, jeszcze pokazuję, teraz tu widzę. Czyli ja to zdobywam tylko na dzień? Mam rozumieć? Nie no, to zajmie mi jeszcze więcej czasu. Wychodzi na to. Koleżanka już też ma samochód. To nie muszę mówić, gdzie jedziesz. Okej, ty już tu swoje zrobiłaś, więc zbudujmy. I teraz tak. 69 na godzinę. No lepsze to niż nic. Tego jestem na pewno pewny. Lepsze to niż nic, więc już mamy zdobywaną medycynę, że tak to nazwę. No będę nazywał to tak, jak tu jest. Co tu odkryliście ciekawego? Jeszcze za wiele nie. Tu jedynie chłopaki widzę sporo zanieczyszczeń odkryli. Nowe zadanie? No niezbyt bym się chciał tym zajmować. Ale... Dobra, nie, kolego, nie. Ja cię nie chcę tam wysłać, nie. A zbierz tą roślinę, okej, tyle. Nie roślinkę, tylko jakiegoś tam starego stwora, potwora, co tu mamy? Zabić posłańca. A ty wydajesz się na doświadczonego. O nie. Dobra, tego trochę jest. Nie. Nope. Porzuć. Nie, ja się na to nie piszę. Nie. Będę musiał wysłać sporą liczbę ludzi, jeżeli mam wydobywać serio te na dzień, to muszę tego mieć sporo wybudowane. Chyba nikt nie mówił, że będzie łatwo. Dobra. Pohandlujmy jeszcze z jakimiś pierdołami. Zwłaszcza, jeśli mamy sporo żywności, to możemy
tym zabawić. No, od was nie widzę nic takiego, co bym mógł kupić, aby zadowolenie poprawić, więc zatwierdzimy to. Z wami mamy stówę, to może niekoniecznie, ale od was handel. Kupię chleb. I Janului kupię odzież ochronną. Kupię, dam wam trochę tego. I oczywiście tradycyjnie żywność. Tutaj mamy nadmiar. Ja raczej głupotę robię, oddając im tyle żywności, ale... pieniądz. Dobra, tutaj metale i rzadkie, dobra, nie. Zatwierdzamy. I sporo żywności straciłem, no w miarę sporo, ale no to rośnie w miarę szybko. O właśnie, za chwilę kolejne zbiory. Wy już nie macie co zbierać? Gdzie ja was mogę? Tutaj. W miarę naprzeciw macie, dość blisko. Będzie dobrze. I ulepszenie murów. Zajmijmy się tym. O, piękne. Dobra, ktoś mnie atakuje. Gdzie to, ten atak ma miejsce? I burza śnieżna, oczywiście. Oho. Oczywiście. Czerw. Ale dobra, kolega już wrócił, więc... kolega chce zaswić się naukowca tego. I dobra, czyli mamy tam na leczenie. Dobrze było chyba wyrównać w miarę. Tu są pustkowia, nie. Tu na dwa, nie wiem jak to wygląda na dwa. Wyślemy ciebie w to miejsce. Ja wojskowych raczej bym chciał zostawić, bo co jak co, potrzebujemy mieć kogoś zdolnego do walki. Prawie straciłem naukowca. Oj, cofaj, 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 cofaj! To było zbyt ryzykowne. Mamy te mury? Mamy te mury. I cyk, 100% obrony w tym miejscu. Nie no, piękne mury. No znaczy no, dziury są. Jako tako dziury są. Nie wiem jakim cudem tutaj nikt nie wpadł na pomysł, żeby nas flankować, ale... nie flankować, no tylko od boków przechodzić. Koleżanka też wróciła, super. Mamy samochód pierwszy. Przypiszmy samochód zatem. Ocaleli przy bramach. Mamy tylko miejsce na czterech. No niestety jest was za dużo. No sorry, odrzucam. Jakbyście jeszcze mieli, nie wiem, tutaj kogoś, to byłoby super. Ile to poszukiwanie? Ile ty zadajesz obrażeń? Zadajesz 12 obrażeń. No już chyba lepiej samych wojskowych mieć, ewentualnie naukowca. I burza się. Czy ja to muszę ogrzewać? Jakkolwiek. Bo nie sprawdzałem. Ale że ogrzewać podczas burzy się. Well. Chyba lepszą opcją będzie wybudowanie kilku. Pojemników na wodę. Może nawet tych większych. No jest okej. Kolega dotarł. Tu jest na liść. 68 lepsze to niż nic, ale już jest jeden punkt.
A nie, to jest liczba posterunków, ale jest 1%. Rośnie powoli. Ale jak zrobi się ich więcej, to będzie lepiej. Zbuduj posterunek inżynierów, aby gromadzić wiedzę. No najgorzej, że ta wiedza sporo zajmie, więc 2, 3, ewentualnie 4 maksymalnie na każde bym chciał, aby było. Smuci mnie też fakt, że nie mogę sobie na przykład kupić takiego specjalisty, tylko muszę poczekać. O, nawet świeci. Super. Wybudowali. Zbierają żywno wodę. Zbiera wodę. I super. Tutaj widzę, chłopaki też wrócili. Dobra. Ja bym tu jedynie wybrał lepszy pojazd. O, ten. Bym poprosił. I teraz tak, zwiadowca już też przybył. Czyli teraz tak. Ty masz 12. I 12. Ale ty chodzisz krócej, więc dobra. No, służyłaś nam dobrze, długo. Od początku kolonii naszej jesteś. Ale nadszedł czas, żeby się pożegnać. I żeby zbierać to wszystko, więc ty jedziesz tam. A kolega zwiadowca. Już raczej niestety nam potrzebny nie będziesz też. Czego my nie zbieramy? Tego nie zbieramy. No to kolega pojedzie tu. Czyli pozostaje nam grupa poszukiwaczki, naukowca i czterech wojskowych. Mam nadzieję, że ta czwórka wojskowych jest wystarczająca na walkę jakąkolwiek. No i zdrowy, no i super. Okej, ja bym jedynie co... To bym sobie spojrzał, czy mogę gdzieś postawić jakieś dodatkowe mieszkanka. Na przykład tu widzę, że mogę takie dodatkowe mieszkanko wrzucić. Na 10 osób. I... Tu jeszcze ładnie mogę wrzucić. Bo tu chodzi po prostu o to, żeby zwiększyć tę populację, tak czy srak już, więc wrzucam to tak, żeby było. Znaczy, prawda, mam tutaj te 4 mieszkania, tak przy centrum z dupy zrobione, ale... Może je zmienię w najbliższym czasie, nie wiem. A ja nie chciałem znowu tego, chciałem zobaczyć bardziej, jak tu sprawa wygląda z odkrytym terenem. Bo trochę tego zanieczyszczenia tu jeszcze widzę. Jezu, tu jest sporo tego wielkiego zanieczyszczenia. Dobra, usuń mnie widok z tego. I teraz tak, wy odkryliście 100%, tak, więc was mogę zniszczyć tamto. Gdzie drugi posterunek postawiam? Tutaj. Wy też macie 100%. U was, no, wolno, bo wolno. Może dobrą opcją byłoby wybudowanie drugiej. Znaleziono dziwny samochód. Odstraszyć bandytów, spróbujcie. Puśćcie ich wolno. Jakoś nie chcę bandytów przyjmować, nie. Na cokolwiek pomyślą, ja bandytów nie chcę przyjmować. Okej, wy już tu skończyliście. Tutaj macie sporo złomu oczyszczonego. Tu mam kolejną osobę. Poszukiwacz. Fajna brudka, panie kolego. Ale tak. Znowu muszę postawić te furgonetki. Inżynieryjne. No to tak. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Ja wiem, że zżera to sporo zasobów. Produkcja leków. Tu jest. Może nie. A coś bym mógł wybadać mimo wszystko. Ale nie wiem co.
z tutejszej produkcji coś chciałem wtedy. Tak, badaj te. 2 dni i 18 powinno być wystarczająco na ten czas. Okej, okay, a w międzyczasie za 2 godziny dojdą z handlem. To wyślemy ich w inne miejsce. Na kilku placach budowy brakuje zasobów. Narzekacie. Źle nie jest. Dobra. U was. Chętnie kupię stal. I mogę wam sprzedać trochę tkanin. Podstawowo odzież. Macie 20, więc. Chociaż. Dam wam wszystko. Pierdziele. Wyprodukuje to czak, tak czy skak. A jak nie, to od kogoś się kupi. O, od was mogę kupić. To sobie bym kupił to. No, punkty badań mogę też kupić. Z chęcią. Tak, co ja wam mogę dać? Mogę wam dać to. Chleb. Dziczyzna. I kukurydza. Tak. Z 300. Tylko tak z 200 coś. A bierzcie sobie trochę tych karabinów. No. I subcio. To już stoi? Nie, jeszcze nie stoi. Teraz stoi. Obszar. Wy zajmujecie się tam, to waszą ekipę wyślemy na południe. A te dwa mniejsze na dobry początek. Nabierzcie trochę doświadczenia. I znowu żywność. Jakbym się tego nie spodziewał. No dobra, mamy tu już zrobione. Kolega. Jedzie. Idzie kolegę, zabierzemy. Może na kolejne leczenie jakieś takie medycyny. Gdzie mogę tak ładnie medycynę zabrać? Może najpierw samą medycynę. O. 6 tur i sama medycyna w tamtym miejscu. Czy w takim małym. Ja na ten obszar nie mogę dojechać. Ktoś mnie to wyjaśni? Jak mam się dostać tam? Bo ja nie mam pomysłu. To jest jakaś czarna magia. Ale dobra. Wychodzi na to, że mogłoby to być na tyle w dzisiejszym odcinku. 10 dni przeżyliśmy kolejnych. Więc to byłoby na tyle. Dzięki, że byliście. Ja tu jedynie przypiszę posterunki, aby powstały. Więc... Dzięki, że byliście. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.